słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Kolejny krąg biblijny, witam się z Państwem. Ksiądz Janusz Nawrot. I Hubert Cześć Biechowski. Boże, witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, dalszy ciąg naszej opowieści o Księdze Rodzaju. Jesteśmy w 32 rozdziale. Tak. W zeszłym tygodniu połączyliśmy sobie dwa fragmenty. Ten, który zaczyna się w 32 rozdziale i ten, w którym jest w 33 rozdziale, czyli ten wątek Jakuba i Ezawa. Ale pomiędzy tymi dwoma dużymi wątkami jeszcze jest walka Jakuba z aniołem. Bardzo ważny fragment. No i może właśnie w takim razie, nie wiem, może zaczniemy od tego, dlaczego to wszystko jest tak rozdzielone? Właśnie. Ja powiem tak, bo to znowu jest pewien przerywnik. Do dzisiaj, kiedy się z Państwem witaliśmy na samym początku naszego programu. Tak sobie pomyślałem, że chyba na moje nieszczęście się dzisiaj z Państwem witam, ponieważ tak mało jak mam do powiedzenia o tym fragmencie, to chyba do tej pory jeszcze nie miałem. Proszę mi wierzyć, że... Będziemy improwizować. No, ale oby tylko zgodnie z prawdą biblijną, nie? Kiedy tak troszkę zaglądałem do komentarzy, bo rzeczywiście jest to trudne wydarzenie, proszę mi wierzyć, proszę Państwa, niczego nie znalazłem, co by mogło nam przybliżyć sens tego wydarzenia. Owej walki Jakuba z aniołem, my tylko możemy powiedzieć co, tak troszkę lecąc nad tekstem i oglądając go nieco z wysokości, jego istotą jest błogosławieństwo plus nadanie nowego imienia. A więc tak czy owak, ów Jakub, który jest synem Izaaka, a więc dziedzicem tejże obietnicy Bożej, otrzymuje formalne błogosławieństwo od Boga, a więc zostaje wzięty pod jego opiekę. I to być może stanowi pewne uzasadnienie, dlaczego ten tekst w taki dziwny sposób przerywa całość opowiadania o relacjach pomiędzy Jakubem a Ezawem, pomiędzy oboma braćmi. Bo gdybyśmy, proszę Państwa, usunęli te wersety 25 do dokładnie do 33. To mamy taką akurat, ciągłą historię tak naprawdę. Tak, to wtedy mamy całą ciągłą historię. Państwo przypominacie sobie, że już też to raz mieliśmy, kiedy to znowuż dziwne opowiadanie o wieży Babel rozcięło nam genealogię. Całość genealogii w rozdziale bodajże 9 i 10 albo 10 i 11, o tak może powiem. I też tam zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego zupełnie inne wydarzenie, opowiadające o zupełnie innych faktach, rozdziela nam całość. Gdybyśmy wyrzucili wieżę Babel, czyli chyba wersety od 1 do 9, kapitalnie by nam się zeszło całość. Mamy tutaj to samo. A więc jeżeli coś takiego autor czyni to w pewnym określonym celu. I ten cel teologiczny prawdopodobnie, ja tak proszę Państwa mniemam, właśnie widoczny jest w tym fakcie umocnienia Jakuba na skutek walki z tym, który zjawił się jako tajemnicza postać. On otrzymuje błogosławieństwo, otrzymuje zmianę imienia. Spróbujemy sobie też powiedzieć, co to znaczy. Jeszcze w każdym razie zostaje niejako bardzo ściśle wzięty pod Bożą opiekę. I to... Tak sobie myślę, że jeszcze jest druga analogiczna sytuacja. Teraz mi się przypomniało. Przecież no. Mamy też to przerwanie fragmentu, kiedy mamy przymierze, prawda? Tak, przymierze Abrahama, faktycznie. Które tak. Jest przerwane opowieścią o urodzeniu się Izmaela. Tak. To jest ta analogiczna sytuacja. Tak. Tam Izmaela... To już też opowiadaliśmy. Tak, łatwiej możemy to wyjaśnić, ponieważ Izmael w 17 rozdziale miał być obrzezany już jako pierwszy syn Abrahama, tak, dlatego to musiał się ma narodzić. Ma jakiś pretekst. Ewidentnie, tak. On ma ten cel, głęboki cel teologiczny. I tutaj mamy też to samo stwierdzenie, że ten Jakub jest wzięty pod ścisłą opiekę Bożą, a więc w tej relacji do Ezawa, w tym kontakcie, do którego on się zbliża, już tutaj nie będzie mu nic grozić. Bóg go bierze w opiekę, więc już nie potrzebuje się po prostu po ludzku bać. Być może to jest ten główny cel teologiczny. Natomiast jednak, znaczy teologiczny w sensie rozdzielenia obu części opowiadania o spotkaniu obu braci. Ale sam w sobie ten tekst jest niesamowicie bogaty. Pewnie będziemy go dzisiaj czytali. No zdecydowanie, to być może właśnie tak, może warto byśmy naszych słuchaczy z nim zaznajomili, począwszy od wersetu 25, właściwie aż do 33, ale może wie pan co, nie przeczytajmy go całego. Tak po kolei, tylko pierwsze może dwa wersety na przykład. Bo... 25, może do 26, może tak.
Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. No mamy tutaj pierwszą taką ortopedyczną bardzo sprawę w Biblii. Trzeba przyznać, że ortopeda tu pewnie byłby przydatny. Tak, pewien skutek. No właśnie, ktoś się zmaga z Jakubem. Tak. Tekst rozpoczyna się od stwierdzenia, że wrócił. Oczywiście wrócił wtedy, kiedy wyprawił już swoją rodzinę za potok Jabbok. Jesteśmy na wschodnim brzegu Jordanu, czyli poza ziemią obiecaną. Potok Jabbok jest największym potokiem, który wpływa do Jordanu, zasila wody Jordanu swoimi. Autor zwraca uwagę, że Jakub został sam. A więc nie ma już żadnego wsparcia, bo wysłał swoją rodzinę, więc wysłał swoje sługi. Pozostał więc zdany na, powiemy, łaskę czy niełaskę tychże wydarzeń, które mają się dziać. Potem wspomina autor o kimś tajemniczym. Tajemniczym, który zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. Proszę Państwa, kto to był, nie wiemy. O ile ja sobie przypominam tekst hebrajski, owego kogoś nazywa rzeczownikiem typowym isz. Isz po hebrajsku to jest mężczyzna. To jest de facto człowiek. Czy mamy tutaj do czynienia z człowiekiem? Bardzo jednak należy wątpić, ponieważ nie mamy znowuż stwierdzenia, skąd on się tam znalazł, kogo on reprezentuje i ostatecznie dlaczego on błogosławi. Nie wiemy też tak naprawdę, w jaki sposób to zmaganie wyglądało, o co chodziło, czy to rzeczywiście było tylko siłowe zmaganie, czy... Właśnie, i tu jest kolejna przestrzeń do dużej interpretacji. Ja miałem okazję tutaj spotkać się z dwoma, ale może zanim jeszcze do nich przejdę, powiemy tak, no większość komentatorów jest zdania, że chodziło tutaj o jakieś możliwe wcielenie anioła, mówię wcielenie w cudzysłowie oczywiście. My pamiętamy, proszę Państwa, w rozdziale 18, kiedy Abraham spotkał trzech ludzi, w cudzysłowie znowuż powiem ludzi trochę, i też tam mieliśmy duże problemy ze stwierdzeniem, kim oni de facto są. Ale nie mogły to być istoty duchowe, bo cały dialog Abrahama z nimi, pamiętamy... Był dialogiem właściwie z jednym mężczyzną, tak? Tak, ale też i z człowiekiem. To chodziło wyraźnie. Mówi, podejdźcie tutaj, umyjcie sobie nogi, potem najedzcie się, i oni się na to zgodzili. A to typowo ludzkie rzeczywiście tak, to czynności, są, tak? To, co robią ludzie. Zdecydowanie. Natomiast wszyscy jesteśmy do tej pory przekonani, zwłaszcza tradycja prawosławna, Państwo pamiętacie ten słynny obraz chyba Rublowa, słynni trzej, właściwie kto? Aniołowie się jednak okazuje, i jednak ta tradycja Kościoła idzie w kierunku właśnie tego, jakichś widzialnych form, jakichś widzialnych postaci, które w kontakcie z człowiekiem były odbierane jako ludzie. Nie? Zresztą ta historia Jakuba i ta historia Jakuba jest podobnie odbierana, bo zresztą przecież parę rozdziałów wcześniej mamy też tę drabinę Jakubową, tam też się anioły pojawiają. Więc... No tak, ale były to wtedy istoty duchowe, bo wyraźnie jest powiedziane, że ukazał mu się we śnie. A więc to tam mamy do czynienia z jakimiś istotami widzialnymi, natomiast nie byli to ludzie. Tutaj teraz powstaje właśnie pytanie. Proszę Państwa, wpierw kończmy sprawę z tym, kim jest owa tajemnicza postać. Odpowiadamy najprościej, jak potrafimy, nie wiemy. Nie wiemy, to znaczy tylko być może, tak, być może chodzi o anioła, ale w jakiejś tam postaci, która musiała być, powiedzmy, quasi-cielesna, ponieważ Jakub mocował się z nim. No się nie mocuje z duchem, no przecież to czysta forma duchowa, nie. A więc, proszę Państwa, zostawiamy tę kwestię zupełnie otwartą. Ja nie potrafię Państwu na to odpowiedzieć. Być może, kiedy wyczytacie, gdzieś będziecie szukali, ale w komentarzach, które posiadałem, czy posiadam, troszkę zagłębiłem się w nie. No, egzegeci są zupełnie rozbieżnego zdania. Zostawiamy tę kwestię otwartą. Zresztą, ściśle biorąc, ona nie jest dla nas aż tak bardzo ważna. Ważniejszy będzie fakt, ten końcowy, ale warto go już podać tutaj, że skoro on go pobłogosławił i zmienił mu imię, musiał być jakimś przedstawicielem Boga. Tak jak tamci trzej, którzy spotkali, czy których Abraham napotkał, gdy szli w stronę Sodomy wtedy, by sprawdzić, co się tam dzieje. I ta postać rzeczywiście walczy z Jakubem, nie może wygrać. Można powiedzieć, że troszeczkę zagrywa przeciwko fair play, przeciwko tym zasadom gry fair play i fauluje, można powiedzieć, w jakiś sposób Jakuba, bo... Spierze się pan trochę, panie Hubercie, ja powiem tak. Pytanie, czym teraz była owa walka? Bo znowuż jest ciekawa interpretacja. Mówi ksiądz o dwóch, tak, interpretacjach? Tak. Jedna, ta bardziej, myślę, przyjęta, mówi o walce rzeczywistej.
Czyli Jakub się fizyczna. Rzeczywiście zmaga, tak. Ciekawa jest druga, że to wszystko może dziać się we śnie. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z pewną wskazówką autora w wersecie 25, że ktoś z nim zmagał się do wschodu jutrzenki. Proszę zauważyć, zmagał się w nocy. Tak, że my śnimy, tak, właśnie w nocy. Co to jest noc? Noc to jest pewien symbol tajemnicy. Jeżeli walka dzieje się w nocy o wiele mniej widać. Proszę zauważyć, tam nie było wtedy lamp. Tam cokolwiek się działo, to się działo przy świetle gwiazd, ewentualnie księżyca. Owszem, kiedy jest księżyc w pełni, ale my nie wiemy, czy on był w pełni, to coś tam widać. Chce autor powiedzieć bardziej, że jest to postać tajemnicza, ponieważ otula ją pewna aureola nocy. A więc nie jest ważne dla ciebie, z kim ty walczysz. Proszę zauważyć, że kiedy Jakub zapyta go, jakie jest twoje imię, powie, a co ci do tego? Tak w skrócie powiem, my jeszcze do tego dojdziemy. Ta postać nie chce, żeby Jakub wiedział, z kim on walczy, prawda? A więc wyraźnie tę postać ma otaczać zupełna taka ściana, potężna ściana tajemnicy. Natomiast fakt, że walka odbywa się do wschodu jutrzenki, możliwe jest, iż mamy do czynienia ze snem, a w snach może dziać się wszystko. Może dziać się również walka. Oczywiste, zwolennicy interpretacji tej pierwszej, że była to walka rzeczywista, od razu powiedzą co? No przecież wynikiem snu nie jest zwichnięcie biodra, prawda? Czyli musiało coś być w rzeczywistości. Proszę Państwa, ja tak powiem, że kiedy sobie nad tym troszkę rozmyślałem, czy wiecie, co mi przyszło do głowy? Lat temu ileś miałem jeden bardzo dziwaczny sen. Bardzo dziwaczny sen. Ja Państwu nie powiem, co się tam działo, bo byście się naprawdę uśmiali. Skutkiem... I proszę teraz nie szukać senników. Ja. Zupełnie, nie, to było dziwaczne. To pamiętam, kiedy byłem zupełnie małym dzieckiem. Raz mi się śniło, ale proszę Państwa, no tak uśmiechnijcie się, ale no najdziwniejsze są sny, że mnie kiedyś gonił rekin, ale gonił mnie po ulicy. A nie po wodzie. Po ulicy. I w pewnym momencie, kiedy już mnie doganiał, ucapnął mnie za łydkę, która mnie zabolała. I proszę sobie zauważyć, że obudziłem się i miałem bolącą łydkę. Po prostu jakiś skurcz. Po prostu skurcz mnie chyba złapał. I kiedy jeszcze trwałem w głębokim śnie, nie wiem, co się przestawiło w środku, ale obraz snu, który do tego zmierzał, wyprodukował, ale ból, który już narastał, gdzieś w podświadomości został tym snem jakoś uzasadniony. Bo we śnie wyraźnie ugryzł mnie rekin. Kiedy się obudziłem, bardzo bolała mnie łydka. To był skurcz chyba. W ogóle sobie tego tam nie brałem do serca, a teraz mi się to przypomina, proszę Państwa. Czasami wynikiem, znaczy to nie jest wynik snu, ale sen interpretuje nam coś, co się dzieje w naszym organizmie. Oczywiste, że pewne podobieństwo do Jakuba tutaj jest. Oczywiście tu jest o wiele poważniejsza sprawa. Ten skurcz po paru minutach już mi ustąpił, podczas gdy Jakub, autor wyraźnie pisze, już utykał na nogę do końca. Nie? Bo to rzeczywiście, tak sobie myślę, że jak on gdzieś tam się położył, to może to rzeczywiście nawet zwykłe ułożenie od snu i tak dalej mogło coś się stać z tym biodrem. No więc nie mam pojęcia, być może tak, bo nie jestem medykiem. W końcu on nie spał w łóżku, on spał na kamieniach i być może tam coś mu się wywichnęło, nie mam pojęcia. W każdym razie autor ten szczegół zanotował. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że tak ta interpretacja tej walki w trakcie snu, ona nie jest tak całkowicie do wyrzucenia, tak 100 na 100. Ale pójdziemy za większością, powiedzmy, opinii egzegetycznych i przyjmujemy, powiemy, walkę fizyczną, rozumiem. Że przyjmujemy walkę jakąś, tak, jakąś walkę fizyczną właśnie z postacią tajemniczą i tę walkę, która tak notabene, ona nie jest walką jako taką, ona nie jest na śmierć i życie. Ta postać, jeżeli jest ona przedstawicielem Boga, a tak chyba trzeba uznać, to jest postać, która, Państwo od razu zrozumiecie, ona sama dała się pokonać. No żaden przedstawiciel Boga nie zostaje pokonany przez człowieka. Wreszcie ją się trochę podłożył pewnie. Powiedzmy tak, ale pozostawił ten skutek właśnie w postaci tego, co mamy opisane w wersecie 26, że wywichnął ten staw podczas zmagania się z nim, czyli pewien skutek pozostał jednak, nie? Mimo, że człowiek wygrał, ostatecznie wygrał, ale skutek jakiś pozostał, nie? Taka blizna, można powiedzieć, że w Jakubie została cały czas już... Być może tak. I teraz mamy wreszcie werset 27, którego może proszę odczytać.
A wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Czyli rzeczywiście Jakub cały czas prowadzi, przoduje w tej walce, no i stawia tutaj konkretny bardzo warunek. Tak, sformułowanie puść mnie, no to jest rzeczywiście od razu widać, no puść mnie, bo nie chcę ci zrobić większej krzywdy. To, że już wschodzi jutrzenka, to mamy do czynienia właśnie z czym? Skoro wschodzi jutrzenka, a więc światło zaczyna być nad ziemią. Co to oznacza? Możesz ujrzeć ze mnie zbyt wiele, czy we mnie zbyt wiele, a więc ta postać tajemnicza, która chce tę tajemnicę zachować, tę tajemnicę może stracić. I dlatego dla tej tajemniczej postaci tak ważne jest, by walka zakończyła się jeszcze w ciemnościach. A żeby Jakub nie odkrył ściśle czego? Najważniejszej części ludzkiej. Czyli tożsamości, nie dowiedział się dokładnie, kim jest ta osoba, czyli z którą chodzi o twarz, de facto twarz. Proszę zauważyć, że kiedy się zmaga, to na wysokości twarzy jest druga twarz, nie? I dlatego patrząc w twarz, to odkrywa istotę tejże postaci. Wschodzi więc ta jutrzenka, a więc ta tajemnicza postać nie chce być oglądana, ponieważ twarz ma być w tajemnicy. Kto pokazuje twarz, ten pokazuje siebie. Ta postać wyraźnie tego nie chce, więc walka musi zakończyć się przed wschodem słońca. Tutaj przypomina mi się bardzo wartościowy tekst, który może być nam pomocny w wyjaśnieniu tego, dlaczego ta postać nie chce, aby Jakub oglądał jej twarz. W 33 rozdziale Księgi Wyjścia... To ja już wpisuję, szukam i póki nie znajdę, to jeszcze powiem, że mi się z tym wszystkim kojarzy też oczywiście święty Jan i to, że Boga nikt nigdy nie widział. To już jest generalne stwierdzenie, tak. O ile mamy się nie 33 mylę, rozdział. Tak, i chyba od wersetu 18 do 23. Zachęcam naszych słuchaczy do zaglądnięcia w ten tekst i zobaczycie pewną bardzo wyraźną zbieżność myśli. I rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał twoją chwałę. Pan odpowiedział, ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę, komu chcę i miłosierdzie, komu mi się podoba. I znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan, oto miejsce obok mnie, stań przy skale, gdy przychodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę, a gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę. O właśnie, to jest to. Ten tekst myślę, że nam bardzo ukazuje też jeszcze jedną sprawę. Nie tylko fakt, że oblicza Boga oglądać nie można, natomiast jeszcze jest jedna niesamowicie wartościowa sprawa, że nikt nie może oglądać mojego oblicza, jak mówi Pan chyba w 20 wersecie, i pozostać przy życiu. To jest właśnie to. Wschodzi jutrzenka, ta postać, która walczy z Jakubem, nie chce, żeby oglądał jego twarzy. Po co? On go ostatecznie chce uchronić przed śmiercią. Zresztą chyba coś w tym będzie, gdyż proszę Państwa, zobaczcie w wersecie 31, co mówi Jakub na zakończenie. Mimo, że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. O właśnie. Widział Boga niby twarzą w twarz, bo widział tę postać, nie widział go jednak wyraźnie. Do końca tej twarzy, dokładnie. I dlatego pozostał przy życiu, nie? Bo nikt nie może oglądać oblicza Bożego. Tu moglibyśmy, powiedzmy, mieć pewne małe wyjaśnienie tego, że nie chodzi o samego Boga, tylko o Jego przedstawiciela. A więc nawet gdyby... Bo zakładamy, że to jest anioł. Że jakaś forma anioła, tak. W końcu dla Boga nie ma nic niemożliwego. On też mógł się w jakiś sposób ucieleśnić, to znaczy mógł może anioła, może siebie, no nie mam pojęcia, proszę Państwa, o kogo tutaj może de facto chodzić, ale fakt faktem jest, że pewne motywy, widzicie, bardzo się powtarzają. Natomiast oblicza Boga bezpośrednio oglądać nie można. To zresztą Państwo pamiętacie, co nam mówił święty Paweł, że Boga będziemy dopiero oglądać twarzą w twarz, kiedy już zejdziemy z tego świata, to będzie to jedyne miejsce. Pora teraz przerwać. Przerwę zresztą też cytatem, bo przecież mamy też pieśń nad pieśniami, w której jednak oblubienica mówi, ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Ale to zupełnie w innym kontekście i to niekoniecznie chodzi o tę twarz taką dosłowną. To jest pragnienie. To jeszcze nie jest fakt. To jest tylko pragnienie. Wracamy więc po przerwie. Dobrze. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Jesteśmy cały czas w tym fragmencie o walce Jakuba z aniołem. Nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz, mówi Jakub do anioła, który no z nim niby przegrywa, ale tak naprawdę mógłby w każdym momencie z nim wygrać. No i co się dzieje dalej? Dalej mamy to pytanie o imię. Tak.
Stwierdzenie nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, ono jest może troszeczkę mocne tutaj, bo to by znaczyło, że człowiek zupełnie panuje nad przedstawicielem Boga. Chyba lepszym tłumaczeniem będzie: zanim ciebie puszczę, pobłogosław mi. To może jest takie lepsze stwierdzenie, bo Jakub w końcu nie chce trwać w tej walce tylko dla walki, ale dla otrzymania błogosławieństwa. On chce też coś dla siebie po prostu z tego wyciągnąć. Nie ma w tym momencie, nie ma nic do takiego mocniejszego, bardziej wartościowego niż błogosławieństwo Boże. Tak zdecydowanie powiem, że skoro już ma wywichnięty staw, to nie chociaż coś ma w zamian, prawda? No jak to jest? No, jeżeli coś tracę, to chciałbym coś zyskać. I oczywiście proszę zauważyć, że on nie prosi go: napraw mi staw biodrowy, ale udziel mi błogosławieństwa. I tu ma pan rację. Błogosławieństwo jest czymś o wiele szerszym niż sam powrót do zdrowia. My już mówiliśmy o błogosławieństwie, państwo pamiętacie, na samym początku stworzenia świata. Potem mówiliśmy o błogosławieństwie, które otrzymał Abraham i tam zdefiniowaliśmy to błogosławieństwo jako obdarzenie wszelkimi darami, które Bóg uważa za konieczne, aby człowiek mógł egzystować możliwie najlepiej, czyli obdarzenie wszelkimi warunkami, dzięki którym człowiek może się rozwijać, i to na każdym etapie swojego życia, może lepiej powiem, na każdym poziomie swojego życia, poziomie materialnym, czyli tej egzystencji zwykłej, też i poziomie duchowym, po to, żeby człowiek po prostu mógł stawać się inny, lepszy, powiedzmy, taki, by stawał się według tego, co nam Bóg dał. To jest taka najszersza definicja błogosławieństwa, ale ona razie to błogosławieństwo odczytujemy, bo tak sobie myślę, że jak kiedyś, po wielu, wielu latach pewnie dojdziemy do Ewangelii, to zobaczymy, że jednak troszeczkę utrudnia nam naukę o tych błogosławieństwach Jezus, który trochę wpuszcza nas w takie inne kręgi. To będzie błogosławieństwo dla tych, którym na tym świecie nic nie wychodzi. Ale to już jest pewna zmiana perspektywy. Nie, natomiast tutaj mamy do czynienia klasyczne z tym typowym błogosławieństwem. Tak jak my też je rozumiemy teraz, prawda? Rodzice błogosławią dzieci przed ślubem chociażby, tak? Więc... Tak, czyli pragną dla nich wszystkiego najlepszego. Z tym, że to już nie jest obrzęd. Tutaj mamy do czynienia z faktycznym obdarzeniem dobrami. Pierwszym zaś tego elementem, proszę zauważyć, jest werset 28-29, jeżeli chcemy przeczytać. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I właśnie to jest. Mamy tą ważną zmianę imienia. Ja przypominam, że ten wątek się już pojawiał w naszych wcześniejszych rozmowach, bo przecież zmieniło się imię Abrahama, właściwie Abrama na Abraham, zmieniło się Saraj na Sara. Wtedy też nawiązywaliśmy do innych zmian imienia. Mamy przecież też tę zmianę imienia w Ewangelii. Mamy też przecież Szawła, który staje się Pawłem. Więc sporo tego jest tutaj. No a tu mamy Jakuba, który staje się Izraelem. Tak. Szymona, który staje się Piotrem i tak dalej. Więc proszę państwa, mówiliśmy sobie o tej zmianie imienia, o sensie tej zmiany imienia jako, bym tak powiedział, specjalne. Nie wiem, czy od razu nazwać uzależnienie. Uzależnienie to było po ludzku. Jeżeli państwo sobie też przypominacie, zmiana imienia Sedecjasza przez Nabuchodonozora, to znaczy na Sedecjasz. Wtedy chodziło o typowe uzależnienie jednego od drugiego. Polityczne, militarne i tak dalej. Tutaj Bóg nie chce tyle uzależniać od ciebie. Chodzi o zmianę życia. Stylu życia, tak, ale według tego, co wyznacza Bóg. Przede wszystkim, fundamentem jest ścisły związek pomiędzy tym, który nadaje imię, tu powiemy, który zmienia imię, a tym, który przyjmuje to imię. A więc błogosławieństwo jest fundowane na nierozdzielnym związku człowieka z Bogiem. To zresztą intuicję cały czas widać w niektórych zgromadzeniach zakonnych czy zakonnach, w których też w związku ze ślubami zmienia się imię i często siostry na przykład, czy bracia nazywają się tymi imionami już zakonnymi. Nowymi. Tak. To było w dawniejszych czasach o wiele częściej praktykowane. Teraz nie mam pojęcia, jak to się dzieje, czy siostry same wybierają sobie imiona. W każdym razie właśnie ta zmiana imienia to jest też pewna nowość życia, bo to jest to, co akurat wnosi. Już nie chcę się nazywać po staremu, tak jakbym symbolicznie zrywał z dotychczasowym życiem, a idę ku temu, co nowe. Proszę
zauważyć, że pewną, teraz też mi się przypomniało, być może pewną szczątkową formę, ale my mamy też w czym? Wtedy, mamy bierzmowanie na przykład, prawda? Raz, dwa, świetnie. Kiedy zawieramy małżeństwa, gdzie żona z zasady przyjmuje nazwisko męża. Już się nazywa inaczej, to nie wszędzie jest to praktykowane, ale jeszcze w większości wypadków tak. Po co? Zaczynam żyć od nowa, bo żyję już z moim mężem. Pewien etap mojego życia samotnego się już kończy i w tym momencie nazywam się już też inaczej. I pewien sens mamy tutaj właśnie wyznaczony. Ów tajemniczy ktoś kończy pewien etap życia Jakuba i wyznacza mu nowy. Tym nowym etapem będzie taka całkowita bliskość z Bogiem, która będzie wyznaczała odtąd pewne koleje życia Jakuba. Natomiast bardzo wartościowe jest też tutaj stwierdzenie pewnej etymologii Izrael. Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś, proszę zauważyć. Kierunek imienia Izraela, walki z Bogiem. Trudno tutaj coś powiedzieć pozytywnego, bo kto walczy z Bogiem? No jak się w ogóle, no sama walka też już ma takie konotacje negatywne, prawda? Negatywne, więc... tak, czyli siłowania się, a więc bycia przeciwnikiem dla kogoś. Czyżby Izrael miał być przeciwnikiem dla Boga? Aż tak daleko się nie posuniemy, proszę Państwa, bo Izrael jest zawsze i pozostanie ludem umiłowanym Pana. Tym niemniej, proszę zauważyć, cała historia tego ludu to jest historia permanentnej walki z jego Bogiem. To znaczy walki w sensie okazywania permanentnego nieposłuszeństwa tak, swojemu Bogu. To, co teraz mamy, to jest właściwie dopiero preludium do tych historii, które będziemy w jakiś sposób, które się dalej dzieją, toczą w Piśmie Świętym, gdzie no ta walka, zwłaszcza walka właśnie jest też, gdzie z jednej strony mamy Boga, a z drugiej strony mamy różnego typu bożki, tak, które, po których często opowiada się Izrael. No. To jest pewna jest właśnie, owo nieposłuszeństwo tu zostało wyrażone prawdopodobnie, o ile możemy tak powiedzieć, to prawdopodobnie zostało wyrażone właśnie w formie walki. Tą nazwą walki. Ty walczysz z twoim Bogiem, bo jesteś mu stale nieposłuszny, a więc stale stajesz jako jego przeciwnik. Nie? To jest właśnie to. Natomiast w tym kontekście bardzo ciekawie będzie, że jeszcze dodamy, jeżeli walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, nie? No to akurat ludzkie walki są nam zupełnie tutaj zrozumiałe. Proszę zauważyć, i zwyciężyłeś, to jest kluczowe. Tu jest kluczowe. Dlaczego ty zwyciężyłeś? Czy można Boga zwyciężyć? Bo ludzi oczywiście można zwyciężyć. Tak, ale i często Bogiem... tak bywało, że Izraelici, którzy pozostawali wierni Bogu, zawsze zwyciężali. Proszę sobie spojrzeć na Dawida, proszę sobie spojrzeć, kiedy tam za jakiś czas będziemy w Księdze Powtórzonego Prawa. Tam mamy wyraźnie powiedziane, i dopóki jesteś mi posłuszny. A więc dopóty, tak powiemy w tym kontekście, czy w tym świetle, nie walczysz ze mną, to ja ci zapewnię zwycięstwa nad wszystkimi ludami. Kiedy szli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, pokonywali de facto wszystkich. Pokonywali Amalekitów, pokonywali Oga, pokonywali Sihona, pokonywali Madianitów. Po to, żeby zaznaczyć, czy zaznaczyć, uświadamiać sobie, że oni są po stronie Boga, bo Bóg im zapewnia zwycięstwo. Natomiast kiedy są przeciwni Bogu, zawsze przegrywają. I teraz być może właśnie to zagadkowe stwierdzenie zwyciężyłeś. Proszę Państwa, nie potrafię Państwu odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego zwyciężyłeś. W sensie, o jaki rodzaj zwycięstwa chodzi? Jest pewien aspekt, który pozwala Jakubowi zwyciężyć z Bogiem. W sensie jakim? Ja sobie tak myślę, że może chodzi o te sytuacje, gdy Bóg wystawia człowieka na próbę i człowiek jednak z tych prób tej wychodzi zwycięsko. Tej próbie podoła. Mielibyśmy to z Abrahamem w 22 rozdziale, kiedy pamiętamy Jakub miał... przecież cały czas jest w tej linii Abrahama i cały czas jest... potomkiem Abrahama. Ja sądzę, że można by jeszcze tutaj dodać, jeżeli mówimy o tej próbie, proszę Państwa, dodać chyba pewien fakt. Zwyciężył Boga w jaki sposób? Że Bóg... ciągle o tym mówimy, de facto pozwolił siebie zwyciężyć. To nie tak, że Jakub miał większą siłę. I cały czas pozostał przy tym ludzie, pomimo tego, że... I to jest właśnie ów sens może tego zwyciężenia, powiemy po ludzku, że ty, z którym ja walczę, ty mnie nie zostawiasz. Ty możesz mnie ukarać, ty możesz ze mną zrobić de facto ale wszystko, zawsze będziesz przy mnie. Ale pozostajesz przy mnie. Czyli de facto biorąc, zwyciężyłeś Boga, ale siłą Boga.
czyli zwyciężyłeś Boga siłą nie twoją własną, tylko siłą Jego miłości do ciebie. To byśmy tak mogli powiedzieć w całościowej perspektywie biblijnej, że oto, proszę zobaczyć, my mamy dokładnie to samo w Nowym Testamencie, prawda? Jezus też permanentnie przez nas obrażany mógłby sobie odejść, bo jest Bogiem. No kim my wobec Niego jesteśmy? A jednak niejako zwycięża samego siebie i pozostaje nam całkowicie wierny. I być może, że ten sens tego sformułowania zwyciężyłeś tutaj, po pierwsze na pewno odnosi się do tego konkretnego wydarzenia, bo Jakub, w cudzysłowie trochę powiemy, zwyciężył tegoż męża Bożego, bo on się pozwolił zwyciężyć i skutkiem tego zwycięstwa jest niejako, znów powiemy, trochę wymuszone błogosławieństwo. To taka sytuacja, tak mi się teraz kojarzy też z tym, co pewnie na co dzień doświadczamy, doświadczaliśmy też jako dzieci, bo przecież jako dzieci często, zwłaszcza mali chłopcy, lubią się tak trochę siłować, bić z ojcem, z rodzicami i tak dalej. No i co? I zawsze jest najczęściej tak, że to dziecko wygrywa w tej walce. Tak, dla jego dostaje ogromne fory od rodzica. Mu się wydaje, że jest zwycięskie, tak naprawdę no to jest taka walka, powiedziałbym, że bardzo ustawiona. Ustawiona, tak, a Bóg znowu, tak myślę, bo Bóg też jest ojcem, więc tak dlatego ta intuicja moja. Ewidentnie, a proszę jeszcze zobaczyć, też mi Pan przypomniał z kolei druga sprawa. Kiedy małe dzieci coś zbroją, rodzice się gniewają, no mogliby je stłuc. I co robią rodzice, kiedy zobaczą jakiś uśmiech dziecka albo taką minę skruszoną? No już są kupieni totalnie. Już są kupieni. W cudzysłowie powiemy, są zwyciężeni. Poprzez co? Poprzez uległość dziecka. Prawda? Bo dziecko uznaje swój grzech, swój występek. Dziecko albo się uśmiechnie i często rodzice mówią, no że broi, ale wystarczy, że się uśmiechnie, to ja już jestem rozłożony i koniec, nie? Albo rzuci mi się na szyję. Czyli pewnym gestem dziecko, w cudzysłowie powiemy, zwycięża swojego rodzica, nie? Zresztą tak sobie myślę, to mówimy teraz o małych dzieciach, ale tak naprawdę to chyba rodzic w każdym wieku, do dziecka w każdym wieku, no jest w stanie, rzadko się zdarza, żeby rodzic chyba nie potrafił wybaczyć dziecku i jakoś przyjąć tych wyborów dziecka i tak dalej. Dlaczego? No ojciec miłosierny mi się teraz wspomina, prawda? Bo to jest ta sama sytuacja. Kocha, tak. I to jest prawda. W każdym razie to zwycięstwo, proszę Państwa, na pewno nie chodzi o zwycięstwo siłowe. Chodzi o ten sens, że zwyciężyłeś, bo on ci pozwolił na to. Bo on dał tobie możliwości i warunki. Natomiast, teraz mi się coś jeszcze przypomina. Dlaczego jeszcze zwyciężyłeś? Bo byłeś wytrwały w walce. Proszę zauważyć, o czym zapomnieliśmy, że walka trwa noc, a więc jest pewien czas, to nie jest chwilowe tylko siłowanie się. Człowiek stoi na najwyższym poziomie swoich możliwości. Nie rezygnuje z tej walki. On tę walkę podejmuje. To ta druga strona boska. Tak. I to właśnie Bóg pozwala siebie zwyciężyć, dlatego, że nadchodzą pewne warunki. Wstaje jutrzenka. Ja jeszcze tak powiem tutaj, że mamy do czynienia też może z pewnym duchowym, cudownym wymiarem tego wydarzenia, kiedy Bóg poddaje człowieka jakiejś próbie i człowiek zaczyna się mocować. Kiedy wydaje się, że Bóg staje przeciwko niemu. Na przykład weźmy sobie Hioba. Kiedy Bóg dotyka człowieka cierpieniem, mamy całe potężne pasusy księgi Hioba, w których Hiob wyzywa niejako Boga na pojedynek. I ten Bóg, owszem, Bóg przyjmuje tam inną strategię. Bóg nie wychodzi na pojedynek, Bóg milczy. Ale Hiob zaczyna go uważać za swojego przeciwnika i trwa w tej walce. I choć posuwa się aż do właściwie krytycznego momentu swojej relacji z Bogiem, to znaczy zaczyna oskarżać Boga o niesprawiedliwość względem Niego, ale nie przestaje walczyć o swoje, nie tylko o swoje zdrowie czy życie, ale o poczucie bycia dzieckiem Bożym. Z jednej strony rzeczywiście Hiob jako postać biblijna, z drugiej strony mamy przecież też Rzeszę Świętych na czele z Matką Teresą, która też przeżywała noc ciemną. To jest też de facto walka duchowa. To jest walka. Mistycy, tak, prawda? Tak, Święty Jan od Krzyża i wszystkie inne postaci, no to jest wszystko to samo. Tak, kiedy, to znaczy to można, są też osoby zwycięskie. Można to pojąć może trochę dwojako, gdzie Bóg wystawia człowieka na próbę, bo odchodzi i człowiek zostaje sam w ciemnościach, albo wręcz właśnie taka walka, kiedy Bóg zaczyna się jawić człowiekowi jako jego przeciwnik. I w tym momencie no, mielibyśmy do czynienia z jakąś, zresztą właśnie z każdą formą walki duchowej człowieka, w której człowiek zwycięża nie skutkiem
ale swoją wytrwałością. Tym i to zaangażowaniem jest to, co mamy do czynienia, tak, to jest to, co mamy do czynienia z Jakubem. Kiedy Bóg poddaje człowieka próbie, bo to tutaj jest jakaś próba. I ten Jakub nie przegrywa, a właściwie wygrywa, nie dlatego, że jest silniejszy, tylko dlatego, że jest wytrwały. I to jest niesamowicie cenne, myślę, dla każdego z nas, gdzie my też nie mamy żadnej szansy wygrania z Bogiem, ale przez wytrwałość możemy w cudzysłowie go zwyciężyć. I w tym momencie trzeba powiedzieć, że tak jak przyjęliśmy, że są te dwie interpretacje, ta albo walka właśnie fizyczna, albo ta walka właśnie we śnie, przyjęliśmy, że stajemy po stronie tej fizycznej, bo jest więcej na ten temat, tak, jest bardziej taki interpretowane, ale notabene doszliśmy do tego, że to jednak walka duchowa. Prawdopodobnie. No, ta walka fizyczna jest jakimś wyrazem. Ona odzwierciedla po prostu walkę duchową. Tak. Zresztą proszę zauważyć, to jest proste. Człowiek zawsze w każdej sytuacji jest całością fizyczno-duchową. I jeżeli walczy, to nie tylko angażuje, znaczy nawet jeżeli walczy fizycznie, nie tylko angażuje swoje siły, on angażuje swojego ducha. I jakże często właśnie, czy to zapaśnicy, czy bokserzy, czy żołnierze także w trakcie walki mówią, że nie tyle siłą zwycięża swoją człowiek fizyczną, ile właśnie siłą ducha. I to jest właśnie to, kiedyś być może będziemy w księgach machabejskich i tam już to wyraźnie będzie pokazane, że człowiek zwycięża o wiele liczniejszych przeciwników siłą własnej wiary i zaufania w Bogu położonemu. Nie? Jakub też wie, że ma do czynienia z postacią niezwykłą. To jest jasne. Bo gdyby to była zwykła postać, w życiu nie prosiłby go o błogosławieństwo. A więc wyraźnie wie i wyczuwa, że ma do czynienia z przedstawicielem Boga, jeżeli nie gdzieś tam samym Bogiem. Bo co on tutaj wyraźnie mówi w 30 wersecie, nie 29 wersecie, mówi ta postać, będziesz się nazywał Izrael, bo walczyłeś z Bogiem jednak. Nie? Czyli coś w tym jest, że Jakub wyczuwa, że chodzi tutaj wyraźnie o zmaganie się z Bogiem, który staje naprzeciwko człowieka. I cóż, w tym momencie jeszcze warto też podkreślić jedno słowo, moralne zwycięstwo, bo to też jest ważne, bo to w tym wszystkim. Proszę Państwa, na dzisiaj koniec. Na dzisiaj koniec, już o, więcej szkoda, dzisiaj nie powiemy. No i co dalej? Proszę Państwa, sama końcóweczka tego tylko stwierdzenia, Jakub zwycięstwo ogłasza. Zwycięstwo ogłasza, aczkolwiek zwycięstwo minimalne w 31 wersecie, dla niego zwycięstwem jest fakt, że przeżył. Że przeżył. To jest, bo widział tak, że ocalił swoje życie. Pozostała ta blizna tutaj jako skutek tej walki, ale ta blizna też zaczęła przypominać, czy przypominała nie tylko jemu, ale Bogu ponad wszystko, że człowiek zwycięża poprzez swoją wytrwałość. I ta wytrwałość ostatecznie stanie się fundamentem jego dalszego życia. Czy to oznacza, że za tydzień spróbujemy te rozdziały 34, 35, 36 razem omówić? No chyba wreszcie. Miejmy nadzieję, że już nie będziemy dręczyć szczegółami naszych słuchaczy. Czyli pozostaje zadanie domowe zeszłego tygodnia, czyli czytamy do 36 i nie mamy prawa czytać 37, bo to już zupełnie coś innego. Tak jak ksiądz powiedział, prawa, tak, powiedział ksiądz, że nam zabrania na razie 37 czytać. W cudzysłowie troszkę tak, proszę Państwa, i nie usiłujcie się ze mną tutaj mocować, ponieważ sami zauważycie, że tam jest tak potężny przeskok sytuacyjno-czasowy, że rzeczywiście skupimy się tylko na tym. Tym bardziej, że te trzy rozdziały, zwłaszcza 34. Tam się po prostu dużo dzieje, ale i ważnych rzeczy, ciekawych. No i przede wszystkim ciekawych i brzydkich, dokładnie. I brzydki. Fajnie. To proszę Państwa, za tydzień kolejne spotkanie, a za to dzisiejsze już dziękuję. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.